Gdy tworzyłem dzisiejsze kazanie, to miałem takie wrażenie oczopląsu trochę. Może przypominacie sobie takiego żonglera, który miał na przykład 10 piłek i tak zaczyna podrzucać tymi 10 piłkami i człowiek nawet za bardzo nie jest w stanie zrozumieć, gdzie te piłki lecą, jak on je łapie, przekazuje, jak one się tam poruszają i wciąż żongluje jakoś z wielką precyzją tymi piłkami. Więc pozwólcie, że to kazanie będzie trochę taką żonglerką pomiędzy różnymi metaforami, obrazami. Czasami je będę łączył, rozdzielał. Mam nadzieję, że coś zrozumiecie z tego, co wyszło z tej całej żonglerki, którą za chwilę chcę wam przekazać. I zawrzeć tam oczywiście Słowo Boże i zachętę do tego, żeby Bogu ufać. Jak ktoś nie zrozumiał, o co chodzi, to będzie chodzić o to, żeby ufać Bogu. Na szczęście mamy jeszcze za chwilę drogę krzyżową, mamy adorację, mamy różaniec i dzięki temu będziemy mogli jeszcze pogłębić te tematy, które teraz właśnie chcę rozpocząć. Zacznę od takiego pytania. Zobaczcie, to taki problem. Jak zachowuje się człowiek, uczciwy człowiek, który nie ufa Bogu? Komu taki uczciwy człowiek, który chce dążyć do dobra? No bo nie trzeba być katolikiem, żeby wiedzieć, że dobro trzeba czynić, zła unikać. Komu on ufa? Komu ufa taki uczciwy człowiek? I ja nawet sobie to podzieliłem na dwa takie przypadki. Przypadek, w którym ten człowiek, który albo mało ufa Bogu, albo zupełnie nie ufa Bogu, podzieliłem na to, że człowiek jest religijny, ale nie wierzy, albo jest niereligijny właśnie, niereligijny. Pozwólcie, że tylko bardzo krótko pokażę, komu może ufać człowiek, który nie jest religijny, gdy nie ufa Bogu i jakie to może w nim konflikty wewnętrzne powodować. Bo każdy z nas ma różne potrzeby, które chce zaspokoić. One, czy człowiek jest wierzący, czy nie, religijny, niereligijny, stoją w konflikcie czasami z jego sumieniem. Bo sumienie mu podpowiada właśnie: człowieku, czyń dobro, unikaj zła. I tak na przykład mężczyzna odkrywa w sobie jakieś potrzeby bliskości, potrzeby zaspokojenia seksualnego i stoi to w konflikcie z tym, że spotkał piękną kobietę, z którą świetnie się czuje. Sumienie mu podpowiada, że będzie to zdrada małżeńska i teraz stoi w konflikcie, komu zaufać, czy tej potrzebie, która go pcha i podpowiada mu: człowieku, będziesz szczęśliwy razem z tą kobietą, czy temu zaufać, czy zaufać sumieniu, które podpowiada mu: nie tędy droga, nie tędy bądź uczciwy, nie tędy dobro. I w różną stronę może pójść. Czy to człowiek religijny, czy niereligijny, cokolwiek, ale podaję tylko jako przykład, że może pójść właśnie za swoją potrzebą, potrzebą bliskości, potrzebą bycia kochanym, potrzebą seksualną, no i później uruchomić jakiś system w głowie takiego wewnętrznego kłamcy, który będzie usprawiedliwiał jego złe postępowanie. Wszyscy tak robią, takie czasy, ona się z nim źle czuła, ja się nią dobrze zaopiekuję i tak dalej. I ten kłamca gdzieś urasta do takiej rangi autorytetu, że ten oto człowiek mu ufa, temu kłamcy. Nie ufa Jezusowi, ufa gdzieś wewnętrznemu kłamcy. I drodzy, chcę wprowadzić kilka pojęć, które będą metaforami, one gdzieś są moimi takimi obrazami. Pozwólcie, że będę je dość wnikliwie tłumaczył, żeby je dobrze zrozumieć i wniosek wyprowadzić: ufaj Jezusowi. Dla nas słowem kluczem jest to, czy takim stwierdzeniem kluczowym jest to, że my jesteśmy mistrzami w próbowaniu łączenia rzeczy sprzecznych. Jeszcze raz to powtórzę, jesteśmy mistrzami w próbowaniu łączenia rzeczy sprzecznych. Panu Bogu świeczkę, diabłu ogarek. Jak mamy do dyspozycji wróbla w garści, czy jaskółkę na dachu, czy to było odwrotnie, dobrze powiedziałem? Jaskółka w garści, wróbel na dachu. Jakkolwiek, jakieś zwierzę tam sobie na dachu, gołąb na dachu. Powiedzmy, jest jakieś zwierzę, jedno mamy w garści, drugie jest na dachu.
to my chcielibyśmy mieć jedno i drugie. A jak już mamy wybór, to często wybieramy to, co jest w garści. Przypomnijcie sobie wczorajszy obraz dziecka, które w kłębach dymu stoi i ma z drugiego piętra skoczyć w ramiona ojca, który ma uratować z pożaru. I najchętniej my bylibyśmy taką osobą, która i trzyma się futryny kurczowo i skacze w ramiona ojca, żeby on uratował to dziecko. Jedno i drugie. Rzecz sprzeczna, bo jak się rzucimy z drugiego piętra, aby ktoś nas uratował, jakaś plandeka, czasami tam właśnie strażacy rozkładają ją, żeby człowieka uratować z pożaru, gdy jest uwięziony na wysokim piętrze. Więc trzeba się puścić, żeby skoczyć. Niestety my jesteśmy mistrzami w próbowaniu tego, żeby łączyć rzeczy sprzeczne, żeby ufać Jezusowi i ufać komuś jeszcze. I ufać komuś jeszcze, żeby mieć i tego jaskółkę, wróbla, cokolwiek w garści i tego gołębia, kurę, cokolwiek tam na dachu zarazem mieć. A to wynika z naszych po prostu potrzeb. Z naszych potrzeb, które są dobre i wpisane w nas, ale mogą być w zły sposób i złą metodą zaspokajane. To wynika z naszych potrzeb bezpieczeństwa, potrzeby miłości. Powtarzałem wczoraj, najgłębsza potrzeba, potrzeba miłości, potrzeba bliskości, potrzeba bycia zrozumianym, potrzeba odpoczynku, potrzeba sensu i wiele innych naszych potrzeb, które w nas są bardziej prozaiczne, żeby nam było ciepło, potrzeba, żebyśmy bólu nie czuli i tak dalej. I tak dalej. Jesteśmy mistrzami w próbowaniu łączenia rzeczy sprzecznych. Ewangelicznym obrazem tego są te bukłaki. Nowe wino do nowych bukłaków, stare do starych. Nie łączymy tych dwóch rzeczywistości, bo je rozerwie. Bo je rozerwie. I teraz chcę przejść do takiego obrazu. Zastanawiałem się nad najbardziej adekwatnym obrazem naszego wnętrza. I bardzo mi zależy, żebyście zrozumieli, że to jest sfera tylko naszego wnętrza. Nie czegoś na zewnątrz, ale tylko naszego wnętrza, w którym często panuje państwo totalitarne, w którym jest jakiś władca. Ja próbowałem go nazwać i znalazłem kilka obrazów. Pierwszy biblijny, Faraon. Faraon. I lud wybrany, który tkwi w niewoli. W tym państwie, w którym jest uciskany, w tym państwie totalitarnym, pod mocną ręką Faraona. Ale znalazłem też drugi obraz Ojca Chrzestnego. Chodzi mi o ten film i tę książkę właśnie o Ojcu Chrzestnym. Kto czytał, to może łatwiej mu będzie zrozumieć. Ja zaraz właśnie chcę wam pokazać, że na forum wewnętrznym naszego serca ten Ojciec Chrzestny, czy ten Faraon daje nam bardzo wiele korzyści. Daje nam bardzo wiele korzyści. I korzyść, to słowo będzie dla nas kluczowe. Korzyść. Z ufania Faraonowi i korzyść z ufania temu Ojcu Chrzestnemu czy tyranowi. Żongluję teraz różnymi pojęciami. Może jeden do kogoś przemówi, a do kogoś jakiś inny. To jest ważne. My mamy korzyść w tym, żeby ufać temu władcy państwa totalitarnego w naszym sercu. W naszym sercu jakby jest jakiś tron, na którym ktoś musi zasiąść. Jeżeli tam nie ma Jezusa na tym tronie, Jezusa Króla, to tam musi zasiąść jakiś Faraon albo ten Ojciec Chrzestny. Relacja wobec tego Faraona albo Ojca Chrzestnego, jakkolwiek go zwał, ale to jest jedna rzeczywistość w naszym sercu, opiera się na jakimś handlu, na korzyściach. Ja tobie coś daję, mam wymagania wobec ciebie, ale ty mi też coś daj i ty też będziesz miał wymagania wobec mnie. Ta relacja, jeszcze raz podkreślam, to jest wewnątrz naszego serca. Podam przykłady właśnie takich faraonów, takich ojców chrzestnych, z którymi możemy na różne sposoby handlować. Oni dadzą nam zaspokojenie pewnych naszych potrzeb, potrzeby miłości, potrzeby bliskości, potrzeby poczucia bezpieczeństwa, potrzeba odpoczynku, bycia zrozumianym i wiele innych podobnych potrzeb. Sensu, zrozumienia świata. Oni nam dadzą zaspokojenie tych potrzeb, ale zarazem mają wymagania.
jak to u ojca chrzestnego w filmie czy w książce było, ten oto faraon, ja już zostawię biblijny obraz, chociaż kojarzcie to go też z tym drugim obrazem ojca chrzestnego, ten faraon w naszym sercu może się nazywać następująco i tak konkretniej, albo mieć swoje sługi, którymi rozporządza, którym wydaje rozkazy. To jest wszystko wewnątrz naszego serca. To nie są ludzie, to są pewne personifikacje tego, co w naszym sercu jest. Czyli jest w nas na przykład wewnętrzny oskarżyciel, albo innymi słowy wewnętrzny krytyk. Jest w nas wewnętrzny sędzia. Jest w nas, teraz dziwne słowo, nawet nie wiem, czy w języku polskim funkcjonuje, taki podejrzliwiec. Wciąż podejrzewa, że ktoś ma złe intencje, że go atakuje. Wciąż podejrzewa jakieś spiski, knucia i tym podobne. Jest w nas taki podejrzliwiec. Jest w nas też wewnętrzny kłamca. I jeszcze raz podkreślam, to nie chodzi o to, że my kłamiemy kogoś albo ktoś nas kłamie, tylko ten ktoś, ta część nas samych zakłamuje. To działa w środku, w nas. I tak na przykład jest mężczyzna, który zdradza swoją żonę i potrzebuje takiego kłamcy, który mu uzasadni: człowieku, jesteś bohaterem w tym wszystkim i inaczej się nie dało. Czyli to się dzieje w sumieniu naszym, wewnątrz. Wszystkie te role, o których opowiadam, i każdy z tych faraonów jest na forum wewnętrznym naszego serca. Czyli jest jakiś krytyk w nas, który zaczyna z tupetem i ze stanowczością działać wtedy, gdy nam się coś uda. Wtedy staje on i nas zaczyna krytykować. I taka osoba nawet, która ma tego wewnętrznego krytyka czy oskarżyciela, może być nawet na zewnątrz miła dla wszystkich, ale wewnątrz jest dramat zniewolenia przez tego wewnętrznego oskarżyciela. To może teraz znowu obraz, pozwólcie na tą żonglerkę. Wyobraźcie sobie rodzinę, która jest patologiczna, wszystko się tam, wiecie, wszystkie brudy się wewnątrz pierze, jest jakiś dramat wewnętrzny pomiędzy tymi członkami rodziny, ale na zewnątrz wydaje się, że to jest idealna rodzina, uśmiechają się, mają wspaniałe relacje, te dzieci bardzo poukładane. To jest coś takiego na forum naszego serca właśnie. Jest taki oskarżyciel, jest taki sędzia w nas, jest taki podejrzliwiec, kłamca, perfekcjonista, który włada tym państwem totalitarnym w sercu. O właśnie, kolejny taki to może być perfekcjonista. Nie u każdego on występuje oczywiście i nie u każdego jest ten właśnie faraon, ten rodzaj faraona, ten rodzaj ojca chrzestnego. Ale można różnie właśnie u każdego z nas jakieś inne handle, inne potrzeby spotkać i zarazem innego władcę, który zasiada na tronie naszego serca, by rządzić, by zaspokajać nasze potrzeby, by tłumaczyć nam rzeczywistość wokół nas, by dawać nam poczucie sensu i tak dalej. I wiele innych korzyści dawać. Dalej, na tronie naszego serca może zasiadać apodyktyczny władca, despota. Może zasiadać faryzeusz. Może zasiadać Piotruś Pan, taki wieczny chłopiec, wieczna dziewczynka, która się rozbeczy, jeżeli mu zabiorą batonika. Może też być nadopiekuńczy rodzic. I teraz jeszcze raz powtarzam, nie chodzi o to, że ktoś jest nadopiekuńczym rodzicem, tylko ktoś sam dla siebie jest nadopiekuńczym rodzicem. Wewnątrz to serca się dzieje. Może też być, wypisałem sobie taki faraon, którego nazwałem skrzywdzony bohater albo ofiara. Ofiara. Ci faraonowie są w relacji handlowej z nami samymi. To się wszystko dzieje wewnątrz nas. Oni nas chronią. Oni zaspokajają nasze potrzeby. Podam tylko przykład. Na przykład jeżeli podejrzliwiec zasiada na tronie serca i dzieje się jakaś sytuacja stresowa, to podejrzliwiec zaczyna węszyć, skąd przyjdzie niebezpieczeństwo. Ten na pewno jest przeciwko mnie i ta jest przeciwko mnie i ten jest przeciwko mnie, a tam jak mi podsunęli jakąś umowę, to ja muszę 5 razy ją przeczytać, bo pewnie zła jest ta umowa, a tam ten podejrzliwiec na pewno jeszcze, tamten człowiek krzywo na mnie spojrzał i pewnie trzeba na niego uważać. Ten podejrzliwiec w nas, ten faraon, daje nam
chroni nas przed brutalną rzeczywistością, która jest na zewnątrz. I może nawet mało tego, skutecznie nas obronić przed tym, że ktoś nas wykorzysta, ktoś nas okłamie, ktoś ma złe intencje wobec nas, ktoś zmanipuluje nami. No, trzeba wszędzie węszyć podstęp. Ten podejrzliwiec wszędzie węszy podstęp. Nie ufa ludziom, nie ufa, bo ludzie chcą mnie skrzywdzić. I tak jestem nastawiony wobec nich, bo mam w sobie takiego faraona, któremu na imię podejrzliwiec. On mnie chroni, on zaspokaja moje potrzeby, ale zarazem on i inni faraonowie wymagają ode mnie relacji z nim, zatroszczenia się o niego, lojalności. Przypomnijcie sobie Ojca Chrzestnego, wszystko załatwił, wszystko. Tylko bądź lojalny wobec mnie, miej relacje ze mną, dlaczego odszedłeś, gdy proponowałem swoją pomoc. Ten oto Ojciec Chrzestny trzyma krótko na smyczy tego, o którym rządzi. Przekazuje odpowiedzialność, wzbudza odpowiedzialność. Człowieku, rzeczywiście, to jest twoja działka. Jak ty tego nie zrobisz, to nikt tego nie zrobi. Ten obarcza często nawet odpowiedzialnością, bo jak człowieku tego nie zrobisz, to nikt tego za ciebie nie zrobi. Ten oto faraon, Ojciec Chrzestny tak robi. Jest w tym wyrachowany, brakuje mu empatii. Często bezemocjonalnie podchodzi, w Ojcu Chrzestnym to nawet o zabójstwa chodziło, kto tam pamięta. Ten faraon wymaga szacunku wobec siebie. Trzeba mu poświęcać czas, uwagę, być mu posłusznym. Bo jeżeli temu na przykład wewnętrznemu oskarżycielowi, wewnętrznemu sędziemu, temu wewnętrznemu despocie okaże się nieufność, to on zaczyna z tupetem działać, bardzo mocno karać nas. Póki się z nim współpracuje i jemu ufa i idzie się za tym, co podejrzliwiec podpowie, co ten Piotruś Pan podpowie, co nadopiekuńczy rodzic podpowie, to on bardzo mocno nagradza poczuciem szczęścia, zadowolenia, poczuciem bezpieczeństwa, zmniejszeniem lęku, zmniejszeniem niepokoju, stresu, lepiej się śpi dzięki temu i tak dalej. On nagradza, gdy się współpracuje z tym faraonem. Zobaczcie, że to jest też biblijny obraz. Póki współpracowali z faraonem, w miarę ta praca szła, a spróbowali się mu sprzeciwić, to powiedział tak, ten lud jest leniwy. Jak im damy więcej pracy, to nie będą myśleli o tym, żeby wyjść z Egiptu. Nie będziemy im dostarczać słomy. Sami niech ściągają sobie tę słomę zewsząd Egiptu. Będziemy tyle od nich wymagać, żeby nawet nie myśleli o tym, żeby opuścić Egipt. Oni są leniwi i mają za dużo czasu. Jak zaczyna się nieufność wobec tego wewnętrznego tyrana, jak państwo totalitarne w sercu się rozpada, to faraon mniej więcej właśnie w ten sposób zaczyna działać, zaczyna być brutalny i twardy wobec nas. Gdy ktoś sprzeciwi się wewnętrznemu krytykowi na przykład, czy wewnętrznemu temu oskarżycielowi, to oskarżyciel tym większą siłę używa wobec tego, który mu się sprzeciwił. Nie powinieneś tak postąpić, jesteś winny. Zobacz, wszystko przez ciebie. Rodzina się sypie, ponieważ mi się sprzeciwiłeś. Tak zacznie reagować ten wewnętrzny despota w nas. To jest jakiś taki rodzaj centrali w naszej głowie, który nam podsuwa różne myśli, bo jeszcze raz podpowiadam, to nie jest zewnętrzny człowiek, tylko jakiś rodzaj myśli, który nam podpowiada coś i wymaga zaufania do siebie, żeby się odnaleźć w tym brutalnym świecie. Jest ten faraon sędzia, który często dzieli ludzi na złych i dobrych, szufladkuje dobry, zły. Ten z takiego stronnictwa, ten z takiego, ten dobry, ten zły. Bardzo prosto. Upraszcza rzeczywistość. Później wiemy, że tej gazety nie należy trzymać, czytać, ponieważ tam głupoty są, a ta gazeta jest dobra, no to tam są mądre rzeczy. Tak sobie upraszczamy czarno-białą rzeczywistość. Ten sędzia tworzy. Jeżeli mu się sprzeciwimy, o, to dopiero się zaczyna jego kara. Wzbudzanie poczucia winy, wzbudzanie niepokoju, wzbudzanie w nas lęku, byleby tylko na nowo trzymać krótko nas, i nie pozwalać na to, żeby człowiek ani w prawo, ani w lewo jakiegokolwiek ruchu wykonał. To jest potworne zniewolenie. Potworne zniewolenie. W tym wszystkim niestety, gdy człowiek jest tak pozniewalany,
może mieć zarazem przekonanie, że bardzo pragnie ufać Panu powiedzi, już przystępuje do komunii, a to wszystko może być na usługach tylko i wyłącznie tych faraonów. Bo jak znajdziemy, czy chcemy służyć temu wewnętrznemu krytykowi, który w nas podpowiada, ludzie cię chwalą, ale nie mają racji. Jesteś brzydka, jesteś gruba, jesteś niska, nie uda ci się, nie wsiadaj za kierownicę, bo nie dojedziesz. Inni są lepsi od ciebie, jesteś gorsza, jesteś bezwartościowa, jesteś śmieciem i tak dalej. Krytyk wewnętrzny to mówi, gdy my się sprzeciwimy, powiem nie, ja jestem dzieckiem Bożym. Jestem dzieckiem Bożym, ja znam swoją wartość. To on zacznie zaraz nawet pobożne i religijne cytaty podrzucać. Ale przecież ty masz być pokorny. To dlaczego ty uważasz siebie za wartościowego? Oczywiście pokora to nie na tym polega, ale faraon będzie oczywiście podsuwał kłamcę, żeby religijnym sosem podlać kłamstwo w nas. Kłamstwo. I teraz powoli dochodzę do sedna sprawy, którą chcę, żebyśmy dzisiaj przemyśleli i chcę, żebyśmy pozwolili Jezusowi zdetronizować tego faraona z naszego serca. Zdetronizować. Żeby on nie rządził naszym życiem. Żeby to nie on wydawał nam rozkazy. Żebyśmy jemu nie byli posłuszni, a gdy toczy się walka wewnętrzna i on nas bardzo surowo kara, mówiąc nam, to już nie będziesz bezpieczny, skoro nie słuchasz się mnie. To już nikt cię nie pokocha. To już jesteś tak zły, że nawet Pan Bóg cię nie pokocha. Gdy On będzie nam to mówił, to na to wszystko jest jedno bardzo ważne lekarstwo. Jezu, ufam Tobie. Mało tego, Jezu, ufam tylko Tobie, bo okazuje się, że w moim sercu może być jedna wielka iluzja i państwo totalitarne. I wiele rzeczy dzieje się tylko i wyłącznie na usługi tego, co... na usługi tego, który zasiada na tronie mojego serca. Żeby być lepiej zrozumianym, podam jeszcze takie przykłady, w jaki sposób my możemy mieć korzyści z tego, że akurat ten oskarżyciel, sędzia, ten despota zasiada na tronie naszego serca. Czy ten faryzeusz, czy ten Piotruś Pan, czy jesteśmy nadopiekuńczy wobec siebie samych i tak dalej. Jakie możemy mieć korzyści z tego? Wyobraźcie sobie taką, teraz przechodząc z forum wewnętrznego na zewnętrzne, wyobraźcie sobie takie toksyczne relacje, takie nieuporządkowane relacje. Na przykład kobieta ma mało pieniędzy, znalazła bogatego mężczyznę, ona jest piękna, ten mężczyzna, wiecie, taki tendencyjny trochę przykład niestety życiowy, może być w odwrotnej konfiguracji oczywiście też, żeby nie było, że tylko panie tak, no, takie są. Oczywiście, że mężczyźni też tak robią. Że ona jest biedna, potrzebuje pieniędzy, on jej daje pieniądze, a okazuje się, że on potrzebuje pięknej kobiety, żeby ją wykorzystać do różnych celów, o których pewnie wiecie, jak mężczyźni potrafią. I póki oni tak swoje egoizm, tak jakoś harmonizują ten swój egoizm, to jest wszystko dobrze. A jak się sprzeciwi jeden drugiemu, a zwłaszcza ten, który jest gdzieś niżej, podporządkowany, więc jest zależny ekonomicznie od drugiej strony, to wtedy zaczyna się karanie. Despota coraz bardziej krótką smycz robi wobec swojej ofiary. Nie tak się umawialiśmy. Czemu mi szacunku nie okazujesz? Nielojalny wobec mnie jesteś. I wiele takich podobnych. Mam nadzieję, że o nikim z was nie rozmawiam, nie mieliście takiej historii w życiu. Niestety tak bywa. Niestety tak bywa. Albo inny jakiś przykład, prawda? Jest ktoś, kto niestety wyrósł w takim przeświadczeniu, że no cóż, zrzucać odpowiedzialność siebie, takim wiecznym chłopcem jestem. Ma 25 lat, ma 30 na garnuszku, mamy, taty siedzi, gra na komputerze. Bo nie poszedł do pracy, bo jeszcze za młody jest do pracy, nie założy rodziny, no bo jak założy rodzinę? Wiele wyrączki. I on spróbuje na przykład, przepraszam, akurat do mężczyzn tutaj teraz pije, tak jakbyśmy my tylko to robili. Mam nadzieję, że rozróżniacie, że to nie zależy od też płci. I on na przykład sobie pomyśli, zacznę się codziennie modlić. Będę systematyczny w modlitwie.
No to jak ten wewnętrzny jego Piotryś Pan zacznie jęczyć, bym się tam najadł, bym tam poszedł się napić, bym sobie pograł, a tam muszę się modlić, a mi się nie chce, ja nie potrafię się skupić, a ja już nic nie rozumiem, a dlaczego to mnie spotyka, a dlaczego to nie może być prostsze, a inni tak dobrze się modlą, a ja nie mogę się tak modlić, wiecie. I teraz całe jęczenie właśnie tego Piotrusia Pana, który nie potrafi wziąć odpowiedzialności za siebie. Nie potrafi, no trzeba mu się sprzeciwić. Trzeba mu się sprzeciwić. I zaufać Bogu, że człowieku, no weź się w garść, no mężczyzną jesteś. A jestem bezsilny. No to dobrze, uznałeś swoją bezsilność, bardzo dobrze. Pierwszy punkt, nazwałeś, że masz takiego despotę w sobie. Punkt drugi, z całą swoją bezsilnością powierz się w miłosierne ręce Jezusa. Żeby jeszcze lepiej być zrozumianym, sparafrazuję pewne definicje zaufania według świętej Faustyny. Czym jest zaufanie? Wracamy do tego naszego głównego tematu rekolekcyjnego. Czym jest zaufanie? Już powoli kończę. I jak na to mogą wpływać ci faraonowie, ten ojciec chrzestny, który krótko będzie nas trzymał, póki jesteśmy mu posłuszni? Zaufanie do Boga według Faustyny to pozwolenie mu prowadzić nasze życie i nasze decyzje. Mniej więcej tak Faustyna pisze. A wyobraźcie sobie, że jest jakaś osoba, która ma problem z kontrolą, ponieważ na przykład straciła ciążę, fatalna rzecz jakaś się wydarzyła i obwinia siebie, wewnętrzny krytyk jej mówi, że to wszystko przez nią, bo nie dbała o siebie. Na tronie karze wszelkimi możliwymi środkami, jeżeli nie będzie mu się posłusznym i nie uwierzy mu się i nie zaufa mu się. I tak obwinia siebie o to, że to wszystko przez nią, bo nie zadbała odpowiednio o siebie, że straciła tę ciążę. Przepraszam, dotykam bardzo mocnych ran u niektórych. Pozwólcie, pozwólcie. I z tego oto powodu ta nasza kontrolująca osoba jakby na takich i podobnych ranach wyszedł ten schemat no, poczucia bezpieczeństwa, no, jakiegoś takiego poczucia, że życie jakoś mi nie ucieka przez palce. No, chcę się czuć bezpieczna, czy innych też chcę uczynić bezpiecznym. Okazuje się, że staje się nadopiekuńcza ta osoba wobec siebie i wobec swoich dzieci. I tylko gdy nie spróbuje być nadopiekuńczą, to dzieje się wewnętrzny dramat, wewnętrzne oskarżenia, osądzanie i wiele innych bardzo złych rzeczy. A gdy słyszy, zaufanie do Boga to pozwolenie, żeby Jemu prowadzić życie, Jemu oddawać nasze decyzje, to będzie to bardzo trudne, żeby oddać kontrolę, żeby zdetronizować tego wewnętrznego krytyka, wewnętrznego oskarżyciela i tam Pana Jezusa ustawić. Żeby z tego państwa totalitarnego w sercu zrobiło się inny ustrój polityczny, czyli Królestwo Boże. Polityczny w cudzysłowie, dużym. Z państwa totalitarnego zrobiło się Królestwo Boże. Znowu, my jesteśmy mistrzami w łączeniu rzeczy sprzecznych. Ktoś może być bardzo kontrolujący wobec męża, żony, dzieci, wnuków, bardzo kontrolujący, a zarazem 5 różańców dziennie, spowiedź raz na tydzień, deklaracje, jak bardzo ich kocham, tych osób, które kontroluję. Łączymy rzeczy sprzeczne. Bardzo ufam Panu Jezusowi, pragnę ufać Panu Jezusowi, ale żeby tu oddać kontrolę, to się tak zezłości na mnie ten ojciec chrzestny, że ja mam wrażenie, że zabije mnie po prostu. Więc ja nie, dalej trzeba te schematy kontrolujące kontynuować. Faustyna też pisze, zaufanie do Boga to uwolnienie naszego serca od lęku i niepokoju. Zaufanie do Boga to uwolnienie, czy na tym właśnie polega, że serce zostaje uwolnione od lęku i niepokoju. I zobaczcie, gdy się sprzeciwi Faraonowi, on zacznie wzbudzać lęk, on zacznie wzbudzać niepokój, niezadowolenie, wyrzuty sumienia, będzie się domagał lojalności, szacunku wobec Niego. I gdzie tu wolność, można byłoby powiedzieć? Ale on tak robi, ponieważ to jest jego jedna z głównych korzyści naszych, że on właśnie zasiada na tronie, bo jeżeli jesteśmy podejrzliwcami, no to bezpiecznie się czujemy w tym takim brutalnym świecie, że łatwiej nam
wyczuć, ten mnie skrzywdzi, ten mnie wykorzysta, tamten zmanipuluje i ja już jestem przygotowany dzięki temu mojemu faraonowi do tego, żeby się sprzeciwić im i nie ufać. Nie ufać. Jakoś grać w tym wszystkim. A zaufanie do Boga to zdetronizowanie tego, tej podejrzliwości i pozwolenie, by Jezus zabrał mój lęk, zabrał niepokój, chociaż na początku o zgroza będzie, ponieważ władca serca się zmienia. Zaufanie do Boga to uwierzenie, że On nas nie opuści. Nawet jeżeli czasami nie rozumiemy Jego planów. Też Faustyna tak pisze. Uwierzenie, że On nas nie opuści. Jeżeli jest taki na tronie serca taki faraon, który jest kłamcą i on nam uzasadnia, dlaczego powinienem tkwić w grzechu. Jego podstawowym kłamstwem, nikt cię nie zechce, jeżeli zostawisz grzech. Nikt cię nie przyjmie, nikt cię nie będzie już kochał. Jeżeli on jest na tronie serca, ten kłamca, to my możemy dalej żyć w strefie komfortu i tak sobie poukładać życie, tak jak do tej pory, nic nie zmieniać. I bardzo na rękę, wiele korzyści jest od tego kłamcy. Ale jeżeli zaufamy Bogu i pozwolimy, by Jego plany się realizowały, żeby On odsłonił nam grzech, wytknął nam błąd i przeżyjemy całą walkę wewnętrzną z tym faraonem, o to, że on będzie nam takie wyobrażenia podsuwał o tym, że co się stanie strasznego, gdy tylko zaufam Panu Bogu. Co się stanie, jeżeli zrezygnuję z grzechu. Po nocach nie będę spać, a będę walczyć wewnętrznie, żeby zwyciężył kłamca we mnie. Tak może się stać, jeżeli rzeczywiście on jest bardzo silny i mamy po prostu większe pragnienie tego, by zaufać Jemu, niż zaufać Jezusowi, Słowu Bożemu, Bożym przykazaniom, temu, co Kościół nam mówi, że to powinniśmy robić, a to jest złe. Zobaczcie, że w pierwszym czytaniu było właśnie takie dość mocne, takie dość nawet oskarżające. O, to już w ogóle wewnętrzny krytyk i ten, który ma oskarżyciela w środku, to już zupełnie schowa się pod stół. A czemu to tak Kościół by mi podniósł na duchu, prawda, jakieś słowa, takie pocieszenia, a tutaj mi mówią o tak. Krzycz na całe gardło, nie przestawaj. Podnoś Twój głos jak trąba. Izajasz to tak pisze. Wytknij mojemu ludowi jego przestępstwa, domowi Jakuba jego grzechy. Szukają mnie dzień za dniem, pragną poznać moje drogi, jak naród, który kocha sprawiedliwość, nie porzuca prawa swego Boga. Proszą mnie o sprawiedliwe prawa, pragną bliskości Boga. Wszystko dobrze. Tylko że jesteśmy mistrzami w łączeniu ufania Jezusowi z ufania naszym wewnętrznym faraonom. Możemy mieć pragnienie wyzwolenia, pragnienie zaufania, pragnienie tego, by mieć bliskość z Jezusem, by On nas poprowadził, by Jego Słowo było dla nas najważniejsze, żeby On był na pierwszym miejscu, a zarazem później pretensje. Czemu pościliśmy, a Ty nie wyjrzałeś? Umartwialiśmy siebie, a Ty tego nie uznałeś. I teraz uwaga, prawda o nas. Otóż w dzień waszego postu wy znajdujecie sobie zajęcie i uciskacie wszystkich swoich robotników. Otóż pościcie wśród waśni i sporów, choćby wewnętrznych. Na zewnątrz można być bardzo miłym. I wśród niegodziwego walenia pięścią. Nie pośćcie tak, takie trudne słowo po polsku, jeszcze raz. Nie pośćcie tak. Nie pośćcie tak, jak dziś czynicie, żeby się rozlegał zgiełk wasz na wysokości. Czy to jest post, jaki ja uznaję, dzień, w którym się człowiek umartwia? Czyż nie jest raczej postem, który ja wybieram? Rozerwać kajdany zła, rozwiązać więzy niewoli, wypuścić na wolność uciśnionych, wszelkie jarzmo połamać, dzielić swój chleb z głodnym, do domu wprowadzić biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziać i nie odwrócić się od współziomków. Chciałbym, żebyśmy to słowo, ląduje, odnieśli zwłaszcza do naszego serca. Najpierw punkt pierwszy, odkryć i nazwać. Dzięki Bożej łasce, dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki rekolekcjom, dzięki łasce rekolekcji
kto zasiada na tronie mojego serca? Czy to jest oskarżyciel? Czy to jest sędzia, podejrzliwiec, kłamca, perfekcjonista, apodyktyczny władca, faryzeusz, Piotruś Pan, nadopiekuńczy rodzic, skrzywdzony bohater, ofiara? A może coś jeszcze innego? Uwodziciel? Jeszcze inni mogą być tacy władcy, którzy wymagają lojalności, krótko nas trzymają. Póki współpracujemy, to jest wszystko dobrze. Ale jak się sprzeciwiamy i chcemy zaufać Jezusowi, tylko Jemu, to się zaczyna dramat. Niech te rekolekcje zaowocują tym, że poznamy. Później zobaczcie, to co wczoraj powtarzałem. Uznamy swoją bezsilność wobec tego władcy. Że ja sam siebie nie zbawię. Ty jesteś moim zbawcą. Gdy ja zaufam sobie, okaże się, że upadnę, ale gdy zaufam Tobie, bo Ty jesteś wszechmocny, to Ty mnie zbawisz. Wróćmy do punktu zerowego. Najpierw nazwać. Eucharystia jest dla grzeszników, dla tych, którzy chcą ufać, chcą zdetronizować Faraona, chcą pójść za krzyżem. Po to między innymi jest krzyż przy ołtarzu i wyjść w słupie obłoku, w słupie ognia, tak jak i my szliśmy w procesji z krzyżem. Chcą iść w tej procesji ludu wyzwolonego z Egiptu, przejść przez Morze Czerwone na pustynię 40 lat. Aż do ziemi obiecanej, bo oto Bóg obiecuje, daje Tobie Królestwo Boże. Zaufaj mi.